Narodowe Czytanie to coroczna ogólnopolska akcja zainicjowana przez byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ma ona na celu promocję czytelnictwa poprzez publiczne czytanie największych dzieł literatury polskiej. Tegoroczna edycja wydarzenia lekko jednak odbiegła od dotychczasowych. W tym roku po raz pierwszy o tym, jaka będzie lektura, zadecydowali internauci w głosowaniu i spośród kilku propozycji zostało wybrane Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Narodowe Czytanie jest również cyklicznie realizowane w Ostródzie, w której od samego początku przybrało cieszącą się uznaniem słuchaczy teatralną formę. Ostródzką tradycją stało się czytanie stolikowe. Zapoczątkowane ono zostało poprzez czytanie Ślubów Panińskich Aleksandra Fredry i tak już zostało. Po prostu tak się spodobało i uczestnikom, i u publiczności. I już od kolejnego wydarzenia realizowaliśmy to w taki sposób, że przeprowadzaliśmy adaptację tekstu właśnie na potrzeby czytania stolikowego. Tak też stało się w tym roku. Aby sprawnie zorganizować imprezę, swoje wysiłki połączyły lokalne biblioteki, wspierane przez niezależne osoby. Współorganizatorami tegorocznej edycji były, podobnie jak w roku ubiegłym, trzy biblioteki. Biblioteka Miejska, Powiatowa oraz Pedagogiczna. Animatorki teatralne pani Monika Kazimierczyk, pani Maria Krystyna Andrzejewska. Która wraz z Anną Głowińską oraz Martą Zwalińską były odpowiedzialne za adaptację tekstu na potrzeby spektaklu, który poza scenariuszem wymagał dodatkowych kostiumów i scenografii. Na potrzeby tego teatru przygotowywane są stroje z epoki i tak też było w tym roku. Scenariusz jest opracowywany przez współorganizatorów. W tym momencie oczywiście zawsze głos decydujący mają animatorki teatralne, czyli pani Krystyna Andrzejewska i pani Monika Kazimierczyk. Także mamy bardzo dobrze, bo mamy wsparcie fachowców. Wszelkie wysiłki organizatorów byłyby jednak daremne, bez udziału czytających. Chętnych do wspierania tej inicjatywy, na szczęście w Ostródzie i jej okolicach, nie brakuje. Są to osoby, które same się zgłaszają, są to osoby, które my zapraszamy. Niektóre z osób, które czytały w tym roku, są z nami od samego początku, od czytania Aleksandra Fredry, ale jest wiele osób, które czytały z nami po raz pierwszy i wiemy, że im się bardzo podobało. To, co też jest takie charakterystyczne, ponieważ pani Monika Kazimierczyk prowadzi grupę teatralną w Lubawie, pojawiają się u nas również lektorzy z Lubawy i tak też było w tym roku. Organizowane przez Ostródzkie Biblioteki Narodowe Czytanie cieszy się dobrą opinią słuchaczy, których, miejmy nadzieję, z roku na rok będzie nieustannie przybywać. Upłynął termin zgłaszania projektów do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy od lipca do 5 września uczestniczyli w spotkaniach, na których mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat procedur niezbędnych do złożenia wniosku. Do drugiej edycji Mławskiego Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 7 wniosków. 7 wniosków wpłynęło w ramach drugiej edycji Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Są to wnioski dotyczące przede wszystkim inwestycji, drobnych inwestycji w przestrzeni miejskiej, czyli zagospodarowanie placów, budowa chodników, ścieżek dla biegaczy, czy budowa oświetlenia, ale są też wnioski dotyczące innych spraw, na przykład zakup strojów i nowych instrumentów dla Mławskiej Orkiestry Dętej. Obecnie wnioski są weryfikowane. Od 26 września będzie można oddawać na nie swoje głosy. Od 26 września do 7 października będzie czas na głosowanie na poszczególne projekty. Też przewidziane jest w międzyczasie, 26 września spotkanie otwarte z wnioskodawcami, ewentualnie zgłoszenie jakichś dodatkowych uwag, uszczegółowienie tych wniosków, które złożyli. Poprzednia edycja Mławskiego Budżetu Obywatelskiego cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Wierzymy, że podobnie jak w roku poprzednim, Mławski Budżet Obywatelski spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. W tamtym roku Mławianie oddali ponad 1400 głosów na wszystkie projekty i możemy już się cieszyć pierwszą realizacją w ramach budżetu obywatelskiego. To jest plac zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, które dzieci uwielbiają. W puli Mławskiego Budżetu Obywatelskiego jest 300 tysięcy złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację projektu, który uzyska największe poparcie.
Zwycięskie propozycje poznamy 12 października. Od przeszło półtorej wieku kanał Ostródzko-Elbląski przewozi turystów. Przez ten czas ta unikatowa w skali świata konstrukcja stała się nie tylko jedną z największych atrakcji regionu, ale także uznano ją za zabytek techniki. Rozporządzeniem prezydenta za pomnik historii, zaś w plebiscycie Rzeczpospolitej jednym z 7 cudów Polski. Władze samorządowe, dostrzegając potencjał tego szlaku wodnego, dokładają starań, aby kanał funkcjonował jak najlepiej. Jest to dobry kierunek. Oczywiście chcemy, aby kanał Ostródzko-Elbląski jako naprawdę dziedzictwo kulturowe i pod względem technicznym praktycznie jedyny funkcjonujący kanał w tym obszarze wodnym na całym świecie. Podobny jest jeszcze w Kanadzie, ale jak wiemy, są tam problemy z funkcjonowaniem, uruchomieniem wszystkich tych urządzeń technicznych. W ramach promowania szlaku stworzono Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego, który w tym roku odbył się już po raz 8. Wydarzenie zyskało honorowy patronat marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. To jest bardzo wielka kwestia funkcjonowania turystycznego kanału Ostródzko-Elbląskiego i tutaj w subregionie Ostródzko-Iławskim, Elbląskim, ale w całym regionie Warmii i Mazur. Jest to, można powiedzieć, dążenie do utworzenia takiego produktu turystycznego, który będzie zachęcał do odwiedzania regionu, do korzystania z walorów turystycznych w tym obszarze. Gustaw Marek Brzezin dostrzega bowiem ogromny potencjał w kanale Ostródzko-Elbląskim nie tylko jako dziedzictwie kulturowym, ale jako kluczowym produkcie turystycznym regionu Warmii i Mazur. Dlatego też Urząd Marszałkowski starał się w minionych latach wyasygnować jak największe środki na zabezpieczenie infrastruktury całego szlaku. Myślę, że dużo stało się w ostatnim okresie programowania na lata 2007-2013, kiedy to 60 milionów euro było w tak zwanych programach kluczowych, pozakonkursowych wokół infrastruktury kanału Ostródzko-Elbląskiego. Bardzo dużo się zmieniło. Jest to pozytywny efekt, ale trzeba działać dalej. Marszałek nie zamierza więc spocząć na dotychczasowych laurach i już teraz myśli nad przyszłością inwestycji i jej dalszym rozwojem oraz pozyskiwaniem niezbędnych do tego środków. Tutaj też chodzi o to, aby dalej można było kontraktować środki unijne. Kończy się okres promocji. Trzeba wespół ze stowarzyszeniem, wespół również z lokalną grupą działania, z województwem warmińsko-mazurskim dalej promować kanał, dalej szukać koncepcji środków finansowych. My jako województwo też chcemy umieścić kanał w tak zwanym kontrakcie terytorialnym, żeby zabezpieczyć 100 milionów euro na dalszy rozwój, które by szły już spoza programu regionalnego. I te starania wszystkie są bardzo mocno potrzebne, bo kanał może stanowić taki motor dla dalszej rozwoju turystyki, gospodarki w obszarze swojego funkcjonowania. Gospodarzem tegorocznej edycji festiwalu było miasto Iława, które zorganizowało wydarzenie na terenie swojego nowego portu śródlądowego, który z podupadającego międzyszkolnego ośrodka sportowego stał się chlubą miasta. W dalszym też ciągu służy iławskim uczniom. Pomysł zrodził się w głowie poprzedniego starosty i naszej dyrektorki Wydziału Rozwoju Zarządzania Projektami. Pomysł był taki, dlatego że mieliśmy tutaj przedtem siedzibę naszej szkoły, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, która, już mówiąc delikatnie, upadała. Budynki nie nadawały się do użytku, zagrażało bezpieczeństwu młodzieży, dlatego trzeba było coś tutaj nowego postawić. I zrodził się pomysł budowy jednocześnie portu towarowego na potrzeby inwestycji, która na pewno kiedyś będzie miała miejsce na wyspie, a to będzie jedyne miejsce, skąd będzie można materiały budowlane tam przewozić. Drogą oczywiście wodną lub ewentualnie helikopterem, więc ten port jak najbardziej się do tego przyda. Przy okazji mamy siedzibę naszej szkoły. Dzieci teraz mają fantastyczne warunki, mają hangary, nabrzeże, slip. Wszystko jest tutaj i bezpiecznie, i wygodnie. W trakcie festiwalu odbył się rowerowy rajd na kamionkę, można było płynąć w jeziorach na pokładzie bociana lub pokibicować drużynom rozgrywającym mecz piłki na wodzie, a także wziąć udział w szeregu przygotowanych atrakcji, gier, zabaw, pokazów i prezentacji. Festiwal zakończył się wieczornym koncertem szantowym.
Do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie mławskim trafia coraz mniej uczniów. Od kilku lat główną przyczyną spadku liczby młodzieży jest niż demograficzny. Systematycznie ze względu na niż demograficzny liczba uczniów spada. Jeszcze 10 lat temu, tak dla porównania powiem, mieliśmy 3,5 tysiąca uczniów, a teraz mamy 2400. No, każdego roku powiedziałbym tak mniej więcej o 10% jest tych uczniów mniej i w tym roku również taka sytuacja zaistniała, że nie zrekrutowaliśmy młodzieży przynajmniej do 3-4 oddziałów. Kierunki kształcenia oferowane młodzieży są różne, gdyż różne też bywają wybory uczniów. W ubiegłym roku na przykład technik budownictwa czy technik elektryk cieszyły się powodzeniem, w tym roku już nie. I tak jest przeważnie w każdej szkole. No, tym niemniej można powiedzieć tak, że w dalszym ciągu przodują takie kierunki jak technik elektronik, technik rachunkowości, technik ekonomista, ale też i technik organizacji reklamy, technik żywienia. Pewnie, że są takie kierunki, które chcieliśmy, żeby cieszyły się takim powodzeniem, jak technik hotelarstwa, który jeszcze niedawno uruchamialiśmy, a nie wiedzieć czemu młodzież nie decyduje się na ten typ szkoły. Finansowanie oświaty powinno zamykać się w subwencji, którą powiat jako organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne otrzymuje, lecz nie zawsze jest to możliwe. Tej subwencji wcześniej nam wystarczało. Przez ostatnie 2 lata jest troszkę za mało, więc powiat musi szukać pieniędzy w budżecie, żeby sfinansować wszystkie zadania. Tak działamy, żeby nam na wszystko starczało i żeby nasze szkoły oczywiście nie zostawały w tyle. Już dziś wiadomo, że zdecydowanie większe środki należy przeznaczyć na przeprowadzenie kwalifikacji zawodowych w szkołach, a to jedynie jedna z wielu potrzeb. Tak wyglądało otwarcie dożynek w gminie Kurzętnik, w Wawrowicach dokładnie. Uroczysty pochód, następnie pokaz wysłużonego sprzętu z drugiej połowy ubiegłego wieku oraz wóz zaprzęgnięty w poczciwe kucyki. A dożynki? No dożynkiśmy się tak postarali, państwo jechali, to widzieli jak to wygląda, troszkę inaczejśmy zrobili. Może nie mamy korowodu maszyn, bo to już jest po prostu tradycja, zrobiliśmy coś nowego, żeby naprawdę... No, zauważył pan, jest wysprzątana, jest wiesz, no naprawdę bardzo dużo społeczeństwa się tu z innych rejestracjami, nawet zauważyłem ten duży ciągnik fotografują, także troszkę takie inne są dożynki. Dożynki to czas podsumowań, bądźmy więc konsekwentni. Ostatnie rozdanie środków unijnych spowodowało ogromne dosprzętowienie sprzętu wartości od kilkuset do kilkunastu, do kilku do kilkunastu milionów złotych. Natomiast ja bym powiedział czym innym może. Tutaj rolnictwo zawsze było bardzo dobre, rolnictwo było świetne. Ja mówiłem w swoim wcześniejszym wystąpieniu, że polski rolnik to jest twardy człowiek. To co wsieje, to co w ziemi zacznie wzrastać, zbierze. Tymczasem doniosły akcent musi być. Najlepszym zostały wręczone odznaki honorowe zasłużony dla rolnictwa oraz statuetki wójta gminy Kurzętnik za wybitne osiągnięcia w rozwoju rolnictwa. Sam Wojciech Dereszewski czynnie brał udział w wydarzeniu. Za chwilę będziemy wydawać potrawy, przygotowujemy kolejne. Raczej mamy ustawiać tak, żeby ta potrawa była szybko, bo tu dzisiaj jakby nie jest istotna jakość, a bardziej na ile, zobaczcie Państwo, ile ludzi było tego czarka. Ale jak powiedzą, że niedobry wójt zrobił, to nie przyjdą do wójta po makaron. Czyli dzisiaj będzie tylko bardzo dobry, bo to ekologiczny, z ekologicznej mąki, z jaj, no i maminy też z ekologicznej. Wszyscy i to bez wyjątku sprawiali wrażenie zadowolonych. Mimo, że ręce były pełne pracy, trzeci regionalny festiwal klusek i makaronu połączony z pokazem kulinarnym przykuł uwagę i wzmożył apetyt. Makaronu? Oczywiście. Ale bardziej od wójta czy od prezesa? Od Jasia wójta! Oczywiście. I co dzisiaj? Bo widzę, są grzyby, są kurki, jest polędwiczka.
Tak, polębiczka z żywami leśnymi i do tego mam mrówki dyniowe. Zupę rybną z okonia i szczupaka. Będą to kluski lane, do których dodaję od razu luczy, które wszyscy znamy, można podejść, połamać i obejrzeć. I kluski będą zalane 6-godzinnym rosołem. Kaczuszki trzeba zamarynować na rozmarynie, czerwonej papryce, ziele angielskie, liście owocowe. Na noc musi się tak zamarynować. Wójta rozpiera duma. Działania na rzecz gminy odbijają się szerokim echem. O gminie coraz częściej gdzieś tam w Polsce słyszy się i najczęściej słyszy się dobrze. Czy tak, bardzo dobrze, bo rozwijamy się głównie w tym kierunku polityki mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej. Mamy wiele pomysłów na to, jak zachęcić tych mieszkańców napływowych, żeby zaciębił się osiedli, założyć swoje rodziny. Są też pomysł na program działki za pół ceny w programie 500+, ale też Mieszkanie Plus w programie rządowym naszym gminnym. Już w przyszłym roku rozpoczynamy budowę, tak aby pierwsze mieszkania oddać do użytku w 2018 roku w urzędniku, a to będzie powiązane też z przedszkolem i ze żłobkiem samorządowym. Tworzymy dobrą politykę i mieszkaniową, i oświatową, i dobrą przedsiębiorczą, i też dla rolników. Dożynki z pewnością mieszkańcy opuścili syci i ani im w głowie opuszczać swoją gminę, w której tak bardzo stawia się na rozwój ogółu i na jednostkę. Dożynki to stare ludowe święto będące wyrazem dziękczynienia za bogate tegoroczne plony i pomyślne żniwa. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. Dni Lipowca połączone z dożynkami. Serdeczne podziękowania dla tych, którzy chcieli włożyć swój trud w przygotowanie wieńców, które widzimy jak piękne są i dzisiaj uświetniają naszą imprezę. Mam nadzieję, że dzisiejsze podziękowanie będzie prognostykiem na przyszłość, że ta pogoda dla naszych rolników będzie ciągle sprzyjająca. Nie za dużo mrozu, nie za dużo deszczu i po prostu tak jak należy, aby mogli w spokoju zebrać swoje plony. Tradycyjnie więc mieszkańcy gminy Lipowiec Kościelny spotkali się na uroczystej niedzielnej mszy dziękczynnej, której liturgia była specjalnie rozbudowana z uwagi na obchody święta plonów. Podczas przygotowań do dzisiejszej uroczystości zajmowałem się przygotowaniem młodzieży, dzieci i osób starszych, głównie do liturgii tutaj mszy świętej. No, były to komentarze, które były czytane w kościele, jak również organizacja spotkań z dziećmi, z młodzieżą. Do tej pory obchody dożynkowe w Lipowcu Kościelnym ograniczały się do samego nabożeństwa. W tym jednak roku władze gminy postanowiły zdecydowanie rozbudować formułę święta plonów, uważając, że mieszkańcy bezdyskusyjnie zasłużyli na odrobinę zabawy. Dożynki, jakie dzisiaj mamy, to są po raz pierwszy w takiej formule, w tak bogatej formule. Ograniczały się poprzednio raczej do uroczystości kościelnych, a tym razem postanowiliśmy z panem wójtem razem rozszerzyć to ideę i mamy to, co dzisiaj mamy. Dlaczego? Dlatego, że nasza gmina jest, trzeba powiedzieć, gminą rolniczą o profilu hodowli bydła mlecznego. I należy się tym ludziom ciężkiej pracy właśnie taki jeden dzień chociaż w roku, żeby poczuli, że mają swoje święto, że są przez nas doceniani i że darzymy ich szacunkiem. Dożynki to jednak przede wszystkim zabawa, na którą rolnicy ciężko sobie zapracowali. Po nabożeństwie mieszkańcy gminy, niosąc swoje wieńce, przemaszerowali barwnym orszakiem, któremu towarzyszyli motocykliści, orkiestra oraz lokalni strażacy. Jest to absolutnie nie do pomyślenia, aby święto plonów mogło się odbyć bez tradycyjnych wieńców. Ten wykonany przez reprezentantki Lipowca Kościelnego był wyjątkowy i od razu przyciągał oko każdego z widzów.
Wraz właśnie z panią Sołtys, która nadzorowała to, z klubem seniora i z innymi chętnymi kobietami i także z gminnym centrum sportu, z paniami z centrum sportu przygotowywałyśmy właśnie ten wieniec. Poświęciłyśmy na to jeden wieczór i drugiego dnia kończyłyśmy wieniec. No, włożyłyśmy w to bardzo dużo pracy, bo były kiepskie zbiory, więc musiałyśmy wybrać te kłosy, wszystko ładnie pouczepiać i przygotować to. No ale jednak przy tym właśnie, jak pracowałyśmy z kobietkami, można było porozmawiać, pośmiać się, no i spędzić miło wieczór, także nie ma czego żałować, tylko trzeba się włączyć i na przyszłym roku także robić taki wieniec. Po dotarciu na Plac Dożynkowy rozpoczęto zabawę. Przy akompaniamencie orkiestry Dentej z Gruduska i zespołów ludowych z Lipowca i Ciechanowa. W bogatym programie artystycznym występowały zarówno dzieci z klubu artystycznego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, jak i seniorzy z klubu Gorące Serca. Zebranych zabawiali swoimi występami szczudlarze oraz iluzjonista. Ponadto można było wziąć udział w licznych konkursach przewidzianych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Przez cały też czas można było do woli korzystać z szeregu dodatkowych atrakcji jak zamek, zjeżdżalnia czy też strzelnica. Tegoroczne dożynki gminno-parafialne w Lipowcu Kościelnym to sukces gminy i jej społeczności nie tylko dlatego, że udało się zorganizować samo wydarzenie, ale też z powodu zaktywizowania lokalnej społeczności. Każdej jesieni Miejski Dom Kultury w Mławie przygotowuje z myślą o mieszkańcach moc atrakcji. Ruszyło pełną parą kino, także do kina oczywiście zapraszam, ale też od 19 września zapraszamy na zajęcia artystyczne do Miejskiego Domu Kultury. Dajemy czas na to, żeby plany zajęć w szkołach się ułożyły. Zapraszamy do nas popołudniami. Bardzo bogata oferta. Co roku, właściwie co pół roku proponujemy nowości. I dla dorosłych, i dla dzieci. Proponuję zapoznać się z tą naszą ofertą na stronie internetowej, bo nie sposób powiedzieć o wszystkim w tak krótkim czasie. Nowi instruktorzy i nowe warsztaty. Nie zabraknie również współpracy z mieszkańcami. Nowi instruktorzy, nowe zajęcia, ale też nowa przestrzeń dla mieszkańców. Ruszamy z takim projektem Przestrzeń Centrum, czyli zachęcamy ludzi, żeby sami przyszli do Domu Kultury i zaproponowali coś innym. Mogą poprowadzić warsztaty, mogą zrobić wykład, mogą zaprosić ciekawych ludzi, a Miejski Dom Kultury jest miejscem mieszkańców. Mam nadzieję, że chętnie tu przyjdą i chętnie tą ofertę kulturalną z nami będą współtworzyć. Obecnie w Miejskim Domu Kultury można oglądać niezwykłą wystawę. Zapraszam w imieniu Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej na wystawę fotograficzną poplenerową Lato. Także myślę, że wystawa w ogóle od dzisiaj jest już dostępna, także zapraszam do jej obejrzenia. Oferta programowa Miejskiego Domu Kultury w Mławie na sezon jesienno-zimowy prezentuje się atrakcyjnie i z pewnością każdy zainteresowany znajdzie tu coś dla siebie. W minioną niedzielę na stadionie Ostródzkiego Sokoła rozbrzmiał gwizdek i piłka poszła w grę. Tym razem jednak to nie piłkarze OKS-u wyszli na murawę. W Ostródzie odbyły się bowiem zawody Goalkeeper Challenge, przewidziane dla najmłodszych bramkarzy. Organizatorem wydarzenia jest Akademia Bramkarska Goalkeeper z Biskupca. Akademia Goalkeeper działa już trzeci rok. Zajmujemy się szkoleniem młodych bramkarzy w wieku od 6 do 16 lat na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Głównie prowadzimy zajęcia w Ostródzie, Biskupcu, Olsztynie. Grupa jednak nie zamyka się w granicach województwa i rozwija zakres swojej działalności, organizując zawody również w Ostrołęce, a także zawiązała współpracę z Akademią Żalgiris Wilno, której wychowankowie wzięli udział w niedzielnych zmaganiach wraz ze swoimi polskimi kolegami. Na dzisiejszych zawodach, w których zawodnicy biorą udział w konkurencjach pojedynku 1 na 1, w zespołach 2 na 2 oraz w rzutach karnych, bierze udział 38 zawodników. Są goście z Litwy, są zawodnicy z całej Polski, głównie z Ostródy i województwa warmińsko-mazurskiego. Idea, pomysł oparty głównie na własnych metodach szkoleniowych i na formule rywalizacji bramkarzy, która jest dosyć popularna na całym świecie, wzbogacona o elementy, które uważaliśmy, że są istotne i warte zawarcia w naszych konkurencjach.
Rywalizacja, choć prowadzona w duchu fair play, była wyjątkowo zacięta. Hartu ducha młodym adeptom bramkarstwa nie złamała ani kiepska pogoda czy zmęczenie, ani też kontuzje. Gra bowiem była nie tylko o medale i nagrody, ale też o najważniejsze na świecie – uznanie w oczach rodziców, którzy nieprzerwanie dopingowali swoich piłkarzy, podziwiając ich zaangażowanie w pasję. No, generalnie zawodnicy są nastawieni na walkę, na rywalizację. Jest to też dla nich świetna zabawa i taki dzień jest czasami potrzebny, żeby trochę nagrodzić, trochę dać im szansę, żeby sprawdzili swoje umiejętności na tle innych zawodników, szczególnie z klubów, z którymi na co dzień rywalizują. Częściowo zawodnicy są w klubach na co dzień zorganizowanych, w szkółkach, akademiach piłkarskich, ale też są zawodnicy, którzy amatorsko kochają piłkę i pozycję bramkarza i stąd ich obecność tutaj dzisiaj i to jest też szansa dla rodziców, którzy często są zaangażowani w proces rozwoju i szkolenia młodego bramkarza, żeby uczestniczyć w takim wydarzeniu, dać szansę młodym chłopakom powalczyć, porywalizować, ale też samemu zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda i ile to kosztuje siły, energii i zapału. Choć głównym celem Akademii jest profesjonalny rozwój umiejętności technicznych i kondycji ich podopiecznych, to nie mniejszy nacisk kładziony jest również na wychowanie i prezentowanie pożądanych postaw społecznych, aby zgodnie ze starym porzekadłem w zdrowym ciele żył zdrowy duch. Zawody dzisiejsze, jak i cała nasza działalność opiera się na głównych elementach i głównych filarach, które są niezbędne w procesie kształcenia młodych zawodników, ich szkolenia i rozwoju, mianowicie oprócz elementów technicznych, motorycznych zwracamy bardzo uwagę na czynniki psychologiczne i społeczne. Naszą kampanią, którą prowadzimy już drugi rok, jest walka z dopalaczami, wszelkimi substancjami szkodliwymi, które mogą im poważnie zaszkodzić i spowodować, że ich kariera czy zainteresowania przestaną być pierwszoplanowe, a stracą to, co najważniejsze w życiu i nie będą robili tego, co kochają. Zdaniem organizatorów, impreza formuły swojej nie wyczerpała. I już teraz mają pomysły na jej rozwinięcie. Pozostaje więc wszystkim młodym bramkarzom chcącym sprawdzić swoje umiejętności uzbroić się w cierpliwość, bowiem następna edycja Goalkeeper Challenge dopiero za rok. Zapewniamy jednak, że ten czas najszybciej upłynie, jeśli spędzi się go z piłką na boisku.